numer 6 Krzysztof Kociek, numer 21 Stefan Tadeusz, numer 20 Mariusz Marko, numer 18 Jan wszystko. Były bramki, była dramaturgia, były szybkie akcje, było sporo tych sytuacji. Pochwalić twój zespół za dobrą organizację, za to, że wydawało się do bramki na 2-2, że macie mecz pod kontrolą. W końcu w tym wszystkim zaiskrzyło, jeśli chodzi o szczęście, bo bramka Fornelli z typu nieprawdopodobna interwencja. Dziękuję bardzo. Trener Tomasz Kafarski, proszę bardzo. Dziękuję Darkowi czy Darku za gratulacje. Ja mogę pochwalić twój zespół za dobrą organizację, za to, że wydawało się do bramki na 2-2, że macie mecz pod kontrolą. W dzisiejszym meczu było wszystko. Były bramki, była dramaturgia, były szybkie akcje, było sporo tych sytuacji pod bramką, no i nie ma co ukrywać. W końcu w tym wszystkim zaiskrzyło, jeśli chodzi o szczęście, bo bramka Fornelli z typu nieprawdopodobna, a interwencja bramkarza i nie wiem nawet kogo w tej ostatniej praktycznie akcji meczu dała nam to upragnione zwycięstwo. Powinno nam być w tej chwili łatwiej. Zespół odblokował się, strzelił bramek aż 3, wygrał bardzo ważny mecz. Teraz trzeba się mądrze przygotować do kolejnych zawodów, które będą też dla nas o wszystko. A dzisiaj widzieliśmy zespół, który jest świadomy pozycji w tabeli, jest świadomy tego, w jakiej jest trudnej sytuacji i nie pomagają. Takie pojedyncze oczywiście słowa w momencie, kiedy zespół potrzebuje wsparcia, nie pomagają jakieś głosy, że tutaj ten na hale, ten tak, bo dzisiaj chłopacy pokazali, jak bardzo im zależy, żeby Drutek z Bytowia była zespołem pierwszoligowym, jak bardzo im zależy na to, żeby tutaj tworzyć świetny, zgrany kolektyw, który gra przynosi efekt. Dziękuję bardzo. Proszę pytania. Być na gratulacje, ale też pewno wygarstniło nosa, jeśli chodzi o zmiany, czy Kryszaka, czy Akrofonowi, także jeszcze gratulacje. Znaczy, te gratulacje wynikają z tego, że mam szczęście pracować z dosyć liczną grupą dobrych piłkarzy i tutaj każda zmiana dzisiaj coś dała to samo w Katowicach. Ci piłkarze są naprawdę dobrze zmotywowani, to nie tylko przeze mnie, chcą tu grać, chcą pomóc
Dutek Zbytowi wyjść z tej ciężkiej sytuacji i dzisiaj było to widać na boisku, bo każdy z których piłkarzy, których wszedł, to dwóch było przy akcjach bramkowych, albo Zała też zagrał dobre spotkanie. Oczywiście zawsze po meczu zwycięskim wszyscy grają dobre spotkania, my będziemy na chłodno analizować przebieg tego spotkania, wyciągniemy wnioski, co było takim kluczem do zwycięstwa, no ale cieszymy się i na pewno dzisiaj będzie spokojny, radosny wieczór. Dziękuję bardzo, prosimy. Mimo zwycięstwa, czy dostrzegł pan jeszcze mankamenty w grze swoich podopiecznych, bo rozpoczął pan grę w nietypowym ustawieniu z trzema obrońcami, tyle pionków, pomocy i na szpicy Surtykowskiej? Znaczy, powiem panu tak, sprawny obserwator zaobserwowałby to ustawienie już dwa tygodnie temu. Dzisiaj być może było to ustawienie o ciut innym ustawieniu personalnym, ale ustawienie było takie same. Dzisiaj mieliśmy inny pomysł na grę, dlatego potrzebowałem innych wykonawców i chwała im za to, że przełamaliśmy tą niemoc i w końcu padły bramki i uzyskaliśmy pierwsze zwycięstwo. Na spokojnie, ja wiem, że pan chciałby już znać wynik nawet tego spotkania, ale no, broń Boże, ja nie jestem znachorem, nie będę tutaj nic wymyślał. Najpierw nas na chłodno przeanalizujemy to, co wydarzyło się dzisiaj na boisku, co się sprawdziło, co należy poprawić, a no, Sandecja jest innym zespołem niż Dolkan Ząbki i na pewno plan, a być może zestawienie personalne będzie ciut inne. Daniel Gołębiewski, Matuszek Szymon. Jeszcze raz zapraszam na spotkanie.